To moi drodzy, witam was w kolejnym odsłonie już naszej krakowskiego czwartku kryminalnego. Dzisiaj w Krakowie zagości Warszawa. Dzisiaj będzie Warszawa triumfować w Krakowie. Dla niektórych to będzie dobra wiadomość, dla niektórych to będzie zła wiadomość. Ale możemy dzisiaj właśnie pójść w ten sen o Warszawie, jak to śpiewa Czesław Niemen. Bo dzisiaj w Krakowie też będzie kobieco, będzie kryminał. Będą rozważania o miłości, o tym, co jest, myślę, w życiu najbardziej ważne. No i przeniesiemy się też do takiej XIX-wiecznej Warszawy. I z tym pomoże nam Ida Żmijewska. Ida, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogłam przyjechać do Krakowa. Dawno już nie byłam. Ido. Bardzo się cieszę, że ciebie widzę, bo też to spotkanie dla mnie nie było takie jednoznaczne. Ale cieszę się, że widzimy się tutaj, że możemy się spotkać. I pozwól, że przeczytam w ogóle, kim jesteś, bo niektórzy z nas mogą wiedzieć, niektórzy nie. Ale ja też byłam sama pod wrażeniem tego, jakie wielkie masz wykształcenie, bo jesteś z wykształcenia pedagogzką, z tego co wiem, z profesji doradczynią zawodową. Wykształcenia też. No, trzeba studia skończyć podyplomowe, żeby zostać doradczynią zawodową. A z zamiłowania jesteś autorką. I przez kilka lat pisałaś fanfiki, a później w 2011 roku zadebiutowałaś w magazynie kultury popularnej Esencja opowiadaniem kryminalno-fantastycznym o Eryku Potockim. Zgadza się. I moje takie pierwsze pytanie, które nasuwa się jakby po przeczytaniu tego i po poznawaniu ciebie może z internetu bardziej. Skąd taka zmiana, że te fanfiki były na początku pisane bardziej tak właśnie tematyka science fiction, fantastyczna i tutaj przechodzimy w ten wymiar kryminału. Jak to się stało? Znaczy fanfiki to były w ogóle do Harry'ego Pottera, żeby było konkretnie tutaj już wiadomo. I może dlatego, że właśnie, znaczy powiem tak, bo czasami się właśnie ludzie dziwią, że Harry Potter, no ale to po prostu powiedziałabym, że to się stało tak jakoś naturalnie, tak zupełnie przy okazji, że kiedy przeczytałam książkę, po prostu uznałam, że tam jest w ogóle bardzo wiele takich dziur fabularnych, bardzo wiele niedopowiedzeń i tam sobie można spokojnie właśnie jakieś historie poopowiadać. A to, że się w ogóle zdecydowałam na pisanie takowych tekstów, no to wzięło się stąd, że po prostu trafiłam zupełnym przypadkiem właśnie na takie forum. To forum się nazywało Twój.net, jego już nie ma w tej chwili, nie istnieje. I tam się okazało, że po prostu są sobie ludzie, którzy właśnie takowe fanfiki piszą. I to właśnie nie są wcale osoby, które mają, nie wiem, 12-13 lat, choć takowe też były, ale są to osoby, które są po prostu dorosłe. Nawet były osoby, które były starsze ode mnie. I w tym momencie ja sobie pomyślałam, ojej, oni tak fajnie piszą, to może ja bym też coś spróbowała. I to było też dla mnie o tyle ważne, że ja od czasu tak jakby skończenia szkoły średniej nic nie napisałam. W szkole średniej trochę pisałam, później miałam właśnie bardzo długą przerwę. I dopiero właśnie te fanfiki tak jakoś wyzwoliły we mnie to pisanie. Tylko, że zawsze te fanfiki traktowałam po prostu jako taką przygrywkę, jako coś, co uczy mnie pisania, co jest po prostu dla mnie szkołą warsztatu. Ja nie zakładałam, że po prostu będę się w to bawiła, nie wiem, całe życie, tylko do pewnego momentu. No i właśnie ten moment nastąpił w 2010-2011 roku, kiedy zaczęłam sobie wymyślać takie opowiadania urban fantasy właśnie, gdzie głównym bohaterem był detektyw, który był w ogóle wampirem, pochodził z bardzo arystokratycznej rodziny, w której był wyrzutkiem w ogóle. I on był właśnie, pracował najpierw w milicji, żeby było jasne, bo to jeszcze za czasów komuny pracował w milicji. Z tej milicji został wyrzucony. No i później po jakimś czasie, jak już się ustrój zmienił, założył biuro detektywistyczne i tam różne po prostu przygody miewał. I dla mnie po prostu to przejście w to urban fantasy od Harry'ego Pottera było właśnie takie naturalne po prostu, że jak gdzieś już tą tematykę fantastyczną zahaczyłam, to po prostu przeszłam do tego dalej.
Nawet brałam udział w kilku konkursach właśnie na opowiadania fantastyczne. Między innymi byłam finalistką takiego konkursu, który się nazywał Horyzonty Wyobraźni. W swoim czasie był bardzo, bardzo znany, w tej chwili już niestety nie ma go. No i jeszcze kilku innych. Ale tak jak pisałam dalej te opowiadania, to w pewnym momencie uznałam, że to jednak nie jest do końca to. Ponieważ ja się zawsze opieram na bohaterze, opieram się, w tych opowiadaniach też było sporo historii, było bardzo dużo Warszawy w ogóle. I natomiast jeżeli chodzi, w fantastyce jest bardzo ważne tworzenie nowych rzeczy, tworzenie swoich światów w ogóle. Natomiast ja do tego kompletnie drygu nie mam. Ja lepiej się czuję, kiedy opisuję coś, co mogłam zobaczyć, co mogłam, nie wiem, obejrzeć na zdjęciu chociażby, albo nie wiem, w jakiś tam sposób dotknąć, to o wiele lepiej mi się takie rzeczy pisze. A że historią się interesuję od dziecka, to historia była dla mnie też takim naturalnym, i sama lubię czytać też właśnie takie książki, które gdzieś tam właśnie na historię się opierają, więc dla mnie to było znowu taki następny naturalny krok, kiedy przeszłam po prostu do książek, które mają tło historyczne. A no takie powiedziałabym też zamiłowanie do kryminałów też trochę we mnie siedzi i stwierdziłam, że spróbuję, zobaczę, co wyjdzie. No i w efekcie są właśnie powstały dwie warszawianki, teraz już też za chwilę będzie trzecia. A dlaczego akurat XIX wiek? Dlaczego akurat ta epoka tak najbardziej ciebie zaintrygowała? Ponieważ ona mnie intryguje od zawsze. Mówiąc szczerze, ona mnie fascynuje o tyle, że ona jest z jednej strony podobna do naszych czasów, ale z drugiej strony zupełnie inna. Że jest właśnie mnóstwo różnic, które można znaleźć, z którymi można się zapoznać, ale można też sobie o wiele łatwiej, przynajmniej dla mnie, łatwiejsze jest wyobrażenie sobie sposobu myślenia ludzi XIX-wiecznych niż na przykład ludzi średniowiecznych po prostu. No i jeżeli chodzi o zainteresowania historyczne, to one też zawsze mi się kręciły koło XIX wieku, tak począwszy od Księstwa Warszawskiego najbardziej, no ale też na cały czas, na cały okres trwania w ogóle zaborów, to jest ten czas, który mnie najbardziej interesuje, szczególnie właśnie zabór rosyjski, ponieważ na dawnych ziemiach zaboru rosyjskiego urodziłam się i się wychowałam, więc jakoś tak to też przyszło mi to naturalnie. Właśnie miałam się zapytać od razu, że dlaczego akurat warszawianka, na przykład nie krakowianka? Że można byłoby pomyśleć, że ta Warszawa tutaj jest tak gloryfikowana. No, ale właśnie chciałam się zapytać, kiedy przyszły w twojej głowie takie pierwsze zarysy warszawianki, że akurat wiedziałaś, że będzie taka książka, że była w twojej głowie ta książka. No to ja ci mogę podać nawet dokładną datę, kiedy mi przyszedł pomysł do głowy. To było na początku maja 2007, tak, 2007 roku, kiedy przyszedł mi tak, jeszcze wtedy sobie pisałam fanfiki radośnie, ale gdzieś tam właśnie takie różne pomysły na własne rzeczy już mi zaczynały przychodzić do głowy i to też bym powiedziała trochę jest na zasadzie anegdoty, bo po prostu przyszła mi do głowy taka myśl, ojej, chciałabym kiedyś napisać taką powieść, która się zaczyna morderstwem w domu publicznym. I żebym była miłość polsko-rosyjska. I po prostu to była taka myśl, która mi tak przemknęła przez głowę, powiedziałabym, że wtedy zupełnie niezobowiązująco, ale jak już mi przemknęła, to ona gdzieś tam została. I w pewnym momencie, jak uznałam, że chciałabym właśnie napisać swoją pierwszą książkę, to ten temat do mnie wrócił. Po prostu ten temat do mnie wrócił. Trochę się rozejrzałam właśnie w materiałach, w historii, tam, po prostu do tamtych, akurat dokładnie tamtych czasów, ponieważ musiałam sobie wybrać dokładnie, w którym roku to się będzie działo, jakie będzie tło historyczne, o co tam będzie chodziło, więc w momencie, kiedy już sobie tak to wszystko obejrzałam z bliska, to stwierdziłam, że bardzo mi się ten pomysł podoba, jak się mówi, podchodzi mi ten temat, no i spróbuję tą książkę napisać i nie wiem, czy uprzedzając twoje pytanie, ale w każdym razie powiem, że pisałam ją 5 lat. Czyli dojrzewała do ciebie ta książka latami. No tak, warszawianka tak, latami. To znaczy z tym, że od razu powiem, że to nie było takie 5 lat jednym ciągiem, tylko
to było tak, że najpierw napisałam 5 rozdziałów, później ją na bardzo długo odłożyłam i w pewnym momencie już było tak, że myślałam, że do niej nie wrócę. No ale na szczęście mam takich ludzi wokół siebie, którzy mnie odpowiednio zmotywowali i dokończyłam. A co było takie właśnie najtrudniejsze już na samym etapie tworzenia tej książki? W sensie, że odłożyłaś te 5 rozdziałów, tak jak przed chwilą powiedziałaś, a potem jak już się za nią po prostu wzięłaś, to co było najtrudniejsze w tym etapie? To znaczy najtrudniejsze było wrócić w ogóle, bo jednak jak się pisze taką książkę, to się człowiek trochę w ten świat przenosi, przynajmniej ja tak mam, że po prostu żyję w tym świecie. Niestety, przepraszam, ale to trochę spada. W każdym razie właśnie żyję w tym świecie i takie wyjście z tego świata każdorazowo niestety kończy się tym, że później tak jakby zaczyna się od nowa, żeby wczuć się w ogóle w tą atmosferę, w ten klimat, głowę sobie tam, mózg rozkręcić po prostu na odpowiednie fale, no to trochę to czasu zajmuje, więc ta przerwa to trwa tak ze 2 lata, 2 nawet więcej i ja zaczynałam wtedy tak jakby zupełnie od początku. I musiałam sobie wszystkie rzeczy, musiałam to przeczytać jeszcze raz, zastanowić się nad tym i różne rzeczy sobie poprzypominać. I wydaje mi się, że po prostu ta książka, gdybym ją napisała jednym ciągiem wtedy, kiedy ją zaczęłam w 2013 roku pisać, to pewnie byłaby inna niż ostatecznie. A w takim pisaniu, myślę, że najtrudniejsze było dla mnie łączenie w ogóle pisania z pracą zawodową, no bo to niestety jest tak, że albo się pracuje, albo się pisze, a połączenie tego wszystkiego razem, no to nie jest wcale takie właśnie proste, bo zwłaszcza jak ma się pracę z ludźmi, która jest taka bardzo wymagająca i dużo energii pochłania, no to później przyjść do domu i usiąść nad czymś, czym trzeba myśleć po prostu i to myśleć twórczo, to nie jest wcale takie proste. Dokładnie, myśleć twórczo, a na dodatek jesteś jeszcze osadzona w konkretnej epoce i musisz się też wczuć właśnie w tą epokę, nie? Tak jak ci ludzie, powiedzmy, myślą, czują. A powiedz mi, co jest dla ciebie takie ważne w twoim procesie twórczym? Jakby, czy masz jakieś na przykład punkty, które na przykład na początku przed samym pisaniem piszesz, że no chciałabym w swojej książce zawrzeć to i to, a powiedzmy w procesie twórczym wygląda to zupełnie inaczej. To znaczy tak to jest, że ja sobie właśnie myślę, że chciałabym zawrzeć to i to i przeważnie to co chcę zawrzeć, rzeczywiście to zawieram, ale w ogóle sam proces zaczyna się od bohaterów. Mnie się zawsze proces zaczyna od bohaterów. Muszę wiedzieć, o kim ja będę pisała i to powiedziałabym, że zanim zacznę, muszę wiedzieć tak już dosyć wyczerpująco. Oczywiście później jeszcze w trakcie pisania to wszystko się tam pogłębia, tak samo wiadomo, jak się z tym bohaterem spędza dużo czasu i się nad nim zastanawia tak głębiej, no to oczywiście dochodzi się jeszcze tam do innych różnych dodatkowych wniosków, ale na początku po prostu ja muszę wiedzieć, kto to jest, jak się nazywa, jaką ma sytuację rodzinną, jakich ma rodziców, czy ma rodzeństwo, jaki ma charakter po prostu i co w tej książce chciałabym, żeby ten bohater, żeby doświadczył po prostu, że wychodzi... Sama siebie zaskakujesz? O bardzo, bardzo. Ja nie piszę planów powieści, to znaczy ja piszę plany bardzo luźne, to znaczy wiem, od czego chcę wyjść i w jakim kierunku chcę po prostu zmierzać i co bym chciała, żeby tam było po drodze, prawda? Ale... Ja bardzo, bardzo, bardzo często zmieniam w ogóle koncepcję i zdarzało mi się po prostu, jak już wcześniej różne rzeczy pisywałam, że na przykład zaczynałam opowiadanie, w którym jakaś tam para miała się ku sobie i miałoby to być opowiadanie z happy endem, a w środku się w ogóle na przykład okazywało, że tam wchodził trzeci bohater i było już po happy endzie, więc po prostu takie, i to takie, które po prostu najmniej był spodziewany, on sobie tam wychodził gdzieś z cienia i bach, że tak powiem, dziewczynie w głowie zawracał i po prostu happy end był, ale nie taki jak trzeba, na przykład, to znaczy nie taki jak oczekiwali czytelnicy na początku. Więc bardzo, bardzo często mi się zdarza właśnie samą siebie zaskakiwać. I myślę, że to jest jedna z właśnie z tych rzeczy, które ja w pisaniu najbardziej lubię, że jak zaczynam książkę, to tak naprawdę nigdy nie wiem, co mi się zdarzy po drodze i do czego ona mnie ostatecznie doprowadzi, że to jest takie właśnie odkrywanie
po kolei właśnie tego świata. I to jest właśnie bardzo dla mnie osobiście bardzo ciekawe. Raz już zadałam takie pytanie, ale też chciałam wiedzieć, jak to jest z twojej perspektywy. Czy jak piszesz książkę, czy dopuszczasz, żeby jakieś inne osoby w trakcie pisania tej książki czytały tą książkę, czy dopiero jak już skończysz, pod koniec, dopiero wtedy możesz dać komuś do recenzji? Oczywiście, że dopuszczam. To znaczy, ja jestem taką autorką, która pewne rzeczy najlepiej wymyśla, to znaczy przychodzą mi do głowy, albo rozwiązuje problemy fabularne wtedy, kiedy rozmawiam z kimś, kiedy mówię do kogoś po prostu. I czasami jest tak, że po prostu ta osoba mi zada jedno pytanie, jakieś tam, takie zupełnie, które jest, można czasami powiedzieć, od czapy. I ja w tym momencie czuję, że po prostu doznam olśnienia i już wszystko wiem. Więc takie właśnie zupełnie samotne pisanie to też nie do końca się w moim przypadku sprawdza. I jak najbardziej właśnie mam kilka takich zaufanych osób, które same też sporo wiedzą o pisaniu, bo to są osoby, które po prostu nie dość, że mam, tak jakby odbieram z nimi na jednych falach, to jeszcze mają też podstawy merytoryczne jakieś do tego, żeby się wypowiadać właśnie na temat czyjegoś pisania. No i właśnie tak sobie tam czasami rozmawiamy. Ja się bardzo cieszę, że one w ogóle chcą ze mną rozmawiać, bo to jest... A na przykład jak masz osoby właśnie z twojej pracy, to chciałabym się zapytać, czy właśnie w twojej pracy słyszysz czasem takie recenzje na przykład o twojej książce, że ktoś mówi, o idealnie ty tę książkę napisać. No przeczytałam tą Warszawenkę jednym tchem. No zdarza mi się. To znaczy, Ida to nie jest moje, że tak powiem, właściwe imię, to jest mój pseudonim, mam na imię Joanna i po prostu wszędzie w takich miejscach zawodowych, takich oficjalnych występuję jako Joanna Żmijewska i to ma taki skutek, że nie zawsze do końca ludzie kojarzą, że to ja i czasami jest tak, że zupełnym przypadkiem to wychodzi, a czasami no się przyznaję, bo jakaś tam sytuacja wynikła. Ale jeżeli w tej obecnej mojej pracy, oczywiście to już wszyscy wiedzą po prostu, bo to już pracuję tam jakiś czas i już się zdążyło roznieść i czytają i przychodzą osoby rzeczywiście do mnie i mówią, kiedy napiszesz trzecią część, bo mnie tu zaraz coś trafi, po prostu takie jest to zakończenie. Raczej w pracy dostaję pozytywne recenzje. Właśnie chciałam się zapytać też o te recenzje. Jakie najbardziej opinie, powiedzmy, mają na ciebie wpływ? Czy bardziej te negatywne, czy te pozytywne? Na czym najbardziej jakby skupiasz swoją uwagę, jak już potem na przykład bierzesz się za kolejną, powiedzmy, część? Tak, jak byłam młoda i zaczynałam pisać, to płakałam, jak dostawałam negatywną recenzję, bo to wiadomo, że na początku utożsamia się to swoje dzieło bardzo ze sobą i jak ktoś przychodzi i mówi nie, coś tutaj nie jest tak, jak powinno moim zdaniem, no to wtedy człowiek się czuje, jakby dostał w ogóle w samo serce i krzywda go strasznie spotkała. No ale jeżeli się chce pisać i jeżeli chce się to swoje pisanie gdzieś tam światu pokazywać, no to trzeba się nauczyć po prostu z tymi recenzjami sobie radzić, nawet negatywnymi. I w tej chwili to ja jestem na takim etapie, że ja się oczywiście na przykład bardzo cieszę z recenzji pozytywnych. Z recenzji natomiast jeżeli chodzi o recenzje negatywne, ja patrzę, czego to dotyczy po prostu. Bo jeżeli to dotyczy jakichś tam kwestii warsztatowych, ktoś mi na przykład mówi, o jakieś tam są coś tam gdzieś były błędy w nazwiskach, to ja zaraz na przykład idę i takiego człowieka pytam, w którym miejscu, bo ja po prostu, jeżeli chciałabym to wiedzieć, nie, prawda, że, czy rzeczywiście to jest tak, a czasami jest tak, że komuś się wydaje po prostu. Z drugiej też strony bywa tak, że po prostu człowiek nie odbiera na innych falach, jak ja to mówię, a mówiąc moim językiem zawodowym, ma zupełnie inny typ osobowości zawodowej.
Znaczy, w osobowości zawodowej też się mierzy bardzo dużo, znajduje bardzo dużo elementów naszej osobowości. I to jest tak, że taka nasza osobowość zawodowa wpływa na to, jak my patrzymy na świat i między innymi, jak patrzymy też na literaturę i w ogóle sztukę. Są takie osoby, które, dla których po prostu właśnie na przykład literatura, czy właśnie jakieś tam wyobrażanie sobie różnych rzeczy, to jest strata czasu. Są takie osoby po prostu. I jeżeli ktoś właśnie przychodzi i mi z takiego poziomu po prostu krytykuje, że coś tam, bo mu się nie podobało, bo coś tam, no to właśnie tak jak powiedziałem, to sobie rozkładam na czynniki pierwsze, czy to dotyczy meritum, czy to dotyczy warsztatu, czy to jest po prostu opinia tej osoby, bo ona tak patrzy na świat i jak to ja mówię, nie jest to mój idealny czytelnik po prostu. Bo z drugiej strony też pamiętam o tym, że jest, że nie ma książki, która by się podobała wszystkim na tym świecie po prostu. Przecież ja też mam mnóstwo książek, które z jakiegoś tam powodu krytykuję albo czytam i odkładam po prostu, bo właśnie z jakiegoś tam względu mi nie odpowiadają. Więc no to jest też normalne, że moje książki komuś nie mogą się nie spodobać. Więc tak jak powiedziałam, no, ja przebyłam taką dosyć długą drogę właśnie, jeżeli chodzi o radzenie sobie z krytyką. No i powiem szczerze, że gdybym nie była pewna, że to udźwignę, no to bym się nie brała za taką szerszą publikację swoich dzieł. Też wspomniałeś w naszej rozmowie o swoich postaciach, jakie kreujesz, jak przebiega ich proces też tworzenia ich w twojej głowie. Chciałam się zapytać, czy też się utożsamiasz ze swoimi postaciami, czy one powiedzmy, czy one są tak głęboko w tobie, że ty po prostu nawet jak kładziesz się spać, to myślisz, nie wiem, co ten Woronin zrobił, albo co ta Leontyna zrobił po prostu dalej, no co ona zrobi, co ona myśli? Moim zdaniem to tu poruszałeś dwie kwestie. Jedna to jest kreacja bohaterów i branie z siebie, a druga to jest, ja bym powiedziała, przyjaźnienie się z bohaterami na czas powstawania książki na przykład. I jeżeli chodzi o tą kreację bohaterów, ja ostatnio na warszawskich targach kryminału to mówiłam w czasie rozmowy jednej, że nie napiszemy tego, czego nie mamy w sobie na przykład. Że żeby coś wymyślić, musimy to gdzieś tam w sobie nosić po prostu. Więc ja raczej nie uważam, że ci bohaterowie są tam w jakiś sposób do mnie podobni, bo staram się, żeby tak nie było, ale na pewno wszystkich rozumiem po prostu. To jest tak, że nie utożsamiam się, to znaczy na pewno ci, bo tak, tam jakieś pojedyncze cechy to by się w niektórych osobach znalazły, ale nie utożsamiam się ze swoimi bohaterami, no może z wyjątkiem Agaty, bo wczoraj też powiedziałam koleżance, która powiedziała, że Agata jest świetna, ja mówię, no pewnie, bo to moje alter ego, więc można powiedzieć, że tak się śmieję właśnie, że z Agatą się utożsamiam. No ale tak jak zwracając, co mówiłam, ja rozumiem tych bohaterów. Ja rozumiem, dlaczego oni tak postępują. Dlaczego oni się zdecydowali zrobić to, a nie tamto. Dlaczego myślą to i to. Tak po prostu muszę właśnie rozumieć ich motywy. Jak rozumiem ich motywy, no to ja sobie ich mogę spokojnie pisać i oni mogą być ode mnie po prostu różni o 180 stopni. Natomiast jeżeli chodzi o przebywanie z bohaterami, to tak, ja z tymi bohaterami w czasie pisania książki przebywam non-stop. I to jest niezależnie od tego, czy jadę autobusem, czy jadę metrem, czy idę właśnie spać, czy gdzieś tam sobie coś robię, to oni gdzieś tam cały czas w tle przebywają i to często się zdarza, że właśnie w takich najmniej oczekiwanych momentach jakieś tam pomysły mi przychodzą do głowy z nimi związane, że może by to i to, a może by w tamtą stronę jednak, a nie w tą. Więc w momencie, kiedy już sobie taką książkę, taki cykl na przykład kończę, to oni sobie już po prostu odchodzą i wtedy trzeba sobie zaprzyjaźnić się z następnymi. No to teraz tak chciałabym przejść tak płynnie, powiedzmy, do samej treści tej książki, mimo że nie chciałabym zdradzać naszym widzom tego, co jest w tej książce, bo myślę, że sami chętnie sięgną po to. Ale chciałabym się zapytać,
Dlaczego akurat w swoich książkach chciałaś poruszyć temat zakazanej miłości? No, ponieważ myślę, że to się bardzo ciekawie pisze w ogóle i też z tego, co przez lata zaobserwowałam, czytelnicy bardzo kibicują w ogóle takim bohaterom. A po trzecie, po prostu, tak jak mówiłam na początku, ten temat gdzieś tam we mnie już był bardzo, bardzo dawno i mamy tutaj w tych moich książkach, mamy właśnie ta zakazana miłość, to mamy Polkę i mamy Rosjanina, co w czasach zaborów, a szczególnie po upadku powstania styczniowego, no to był naprawdę właśnie skandal. Rodzice robili wszystko, żeby właśnie na przykład panny się nie poznawały w ogóle z Rosjanami, z oficerami, w ogóle, żeby na wspólne bale czy tam wspólne zabawy nie chodziły. Po prostu izolowali. Polacy się w ogóle izolowali od Rosjan. Tutaj mówię też to głównie o Warszawie. I dla mnie właśnie pomyślałam sobie, że bardzo ciekawe będzie właśnie zestawienie tych dwóch światów, takie właśnie podłubanie w tym trochę tak głębiej, żeby sprawdzić, na czym się te różnice zasadzały po prostu, z czego one wynikały i jakie mogły mieć skutki po prostu. No bo też w sumie w tej książce spotykam się z takimi stereotypami, że mama Leontyny, tak, która nienawidziła Rosjan, która chciała jak najbardziej córkę ustrzec przed tymi Rosjanami, chociaż nie miała do tego, powiedzmy, podstaw, bo nie znała, powiedzmy, tego człowieka, ale kierowała się pewnymi stereotypami. I myślisz, że te stereotypy na takiej drodze naszego życia to nas tak blokują i hamują i nie pozwalają na, powiedzmy, jakieś doświadczenie czegoś dobrego? Znaczy, akurat w tym konkretnym przypadku ja bym się tutaj jeszcze odniosła do tej mamy Leontyny, bo ja bym nawet może nie powiedziała, że to były stereotypy, tylko to była sytuacja taka, kiedy mamy podbity naród, prawda, który jest ze wszystkich sił rusyfikowany, po prostu traci właśnie ci najeźdźcy, Rosjanie robią wszystko, żeby po prostu ten naród pozbawić jego, nie wiem, języka w ogóle, żeby pozbawić kultury, żeby po prostu z Polaków jak najszybciej zrobić Rosjan. Właśnie inspektor właśnie Apuchtin, który był w drugiej połowie XIX wieku takim jednym z największych rusyfikatorów właśnie w Warszawie. On powiedział, że ma taki cel, żeby za 2-3 pokolenia to polskie matki, kołysanki śpiewały dzieciom po rosyjsku po prostu. Więc tutaj chodziło o to, żeby tę ziemię jak najbardziej scalić. No i drugi element też tego właśnie matki, stosunku do Aleksandra był taki, że no, ona miała doświadczenia rodzinne, takie można powiedzieć, gdzieś dosyć bolesne, które były właśnie związane z powstaniami, były związane z tym, że po prostu jej rodzina doznała od Rosjan krzywdy i to w niej bardzo tam mocno siedziało i z tego względu sobie nie mogła właśnie dopuścić myśli, że jakiś tam Rosjanin mógłby wejść do jej rodziny. I dla niej po prostu nie było ważne, kim ten człowiek jest, jaki on tam ma charakter, tylko że po prostu sama narodowość no, jakby świadczyła o tym, że to jest wróg największy i nie można mu po prostu pozwolić, żeby się tutaj właśnie do rodziny wymieszał w jakiś tam sposób, bo jeszcze nie wiadomo, co z tego wyniknie. No i uważała, że właśnie córka straciła głowę, trzeba ją szybko doprowadzić do porządku, w ogóle wybić jej z tej głowy i żeby po prostu pamiętała o tym, czego była uczona od dziecka. Uczona była właśnie od tego od dziecka, że wszystko, co rosyjskie, no to jest złe i po prostu nie ma z tym, nie należy mieć z tym nic wspólnego. Natomiast no, oczywiście można powiedzieć, że te stereotypy też jak najbardziej, prawda, no bo właśnie, że ten powiedzmy, każdy Rosjanin chce Polakowi zrobić krzywdę, prawda, no takie podejście się pojawiło i tutaj już mówiąc tak z trochę takiego też mojego zawodowego punktu widzenia, rzeczywiście stereotypy to jest coś strasznego po prostu, to jest coś, co rzeczywiście nas bardzo hamuje i
Z drugiej strony stereotypy nam pomagają w tym, że my lubimy mieć świat porządkowany po prostu. Nasz mózg ma tam odpowiednie szufladki, lubi mieć w tych szufladkach wszystko poumieszczane, a szczególnie jeszcze też w dzisiejszych czasach, kiedy mamy taki natłok wyobraźni po prostu, więc dążymy do tego, żeby mieć ten świat jakoś tam opisany, skategoryzowany, żeby wiedzieć, czego się możemy spodziewać. No i właśnie stereotypy nam w tym pomagają. Natomiast no, w wielu przypadkach one są oczywiście bardzo, bardzo krzywdzące i bardzo źle wpływają w ogóle na też odnoszenie się do innych ludzi. No i z tego względu no ja jestem za tym, żeby po prostu stereotypy starać się zwalczać po A jak prostu. właśnie możemy je zwalczyć? Jak możemy je zwalczać? Przez naukę. Przez kontakt z tym, co nam się wydaje obce, czy po prostu złe, czy niebezpieczne. Jeżeli po prostu poznamy to, jeżeli dotkniemy tego, dowiemy się, o co tam po prostu na przykład tym innym ludziom chodzi, no to wtedy jest szansa na to, żeby z tych stereotypów się pozbyć. A myślisz, że no bo jedno to jest właśnie walczenie z tymi stereotypami, a drugie to jest chyba, myślę, też trzeba dojrzeć do tego, żeby właśnie też, powiedzmy tak, trochę postawić się i postawić na swoim, bo tak, ja odniosłam takie wrażenie, jak czytałam tą książkę, że Leontyna była taka bezsilna w pewnym momencie, że ona już jakby przestała walczyć i przestała jakby dalej dbać o tą sprawę, bo wiedziała, że już jest tak bezsilna, że już ze wszystkich stron jest tak osaczona, że po prostu wzięła tą pierwszą opcję. Tak ja to odczułam. No i właśnie, co możemy zrobić, żeby jakby walczyć też o swoje marzenia, ale też walczyć ze stereotypami, walczyć o to, co kochamy, o ludzi, których kochamy. Jak do tego dojrzeć? Mówiąc szczerze, to gdybym teraz zaczęła o tym mówić, to też pewnie bym pojechała różnymi tutaj banałami, a nie chcę tego robić po prostu. Ale myślę, że sporo zależy od naszego uporu i naszej determinacji, ale też dużo zależy od naszego otoczenia. Po prostu właśnie, jakie my mamy relacje z tym otoczeniem, czy mamy wsparcie, czy właśnie ktoś nam rzuca kłody pod nogi, no to właśnie bardzo, bardzo dużo od tego zależy, bo ja się nie zgadzam do końca z twierdzeniem takim, że jak się uprzesz, to wszystko zdobędziesz. To no, nie zawsze, nie w każdym przypadku działa, ale tak jak powiedziałam, no, determinacja jest bardzo, bardzo ważna, ale jeszcze ileś tam czynników różnych na to ma wpływ. I ja bym powiedziała, że na to ma też wpływ sporo nawet takie zwyczajne przypadkowe szczęście w niektórych przypadkach. Natomiast jeżeli chodzi o Leontynę, tutaj jeszcze bym chciała wspomnieć coś takiego, że ta jej bezsilność to właśnie na pierwszym miejscu wypływa z tego, jaka była rola kobiety w XIX wieku i z tego po prostu, co jej było wtedy wolno, czego jej było niewolno, w jaki sposób kobiety były wychowywane, czego od nich oczekiwano i od nich podejmowania samodzielnych decyzji to nikt nie podejrzewał. One się miały słuchać po prostu rodziców, miały się słuchać ojca, jak ojca nie było, to brata, a jak nie było brata, to matki po prostu, więc decydowano za nie. Leontyna i tak jest, powiedziałabym, taką postacią, która na tle tych panien XIX-wiecznych jest taka dosyć samodzielna. No, ale też ta jej samodzielność ma pewne granice po prostu, że ona jest w stanie różne rzeczy zrobić tak jak robiła. Po prostu i zdarzało jej się właśnie gdzieś tam wymykać, tak jakby z tych, powiedziałabym, ograniczeń na chwilę, ale były pewne granice, których nie była w stanie po prostu przekroczyć. Nie, no, tak jakby nie, w tamtych czasach nie miała na to szans i musiała się podporządkować po prostu decyzjom rodziny na przykład. I czy w takim bądź razie, czy jesteśmy w stanie odmienić ten los i przeznaczenie, czy to jest taka walka z wiatrakami? Ja myślę, że to ty mi powinnaś na to pytanie odpowiedzieć. Ty jesteś młoda i po prostu masz dużo siły do walki. Im człowiek młodszy, tym mniej bezkompromisowy i bardziej mu zależy na walce o takie rzeczy. Aczkolwiek, no, powiem tak, w życiu wszystko się może zdarzyć.
prostu. Bywają takie sytuacje, które, jak to się mówi, filozofom się nie śniły, prawda, ani pisarzom się nie śniły, bo bardzo często są tak, życie potrafi wymyślać takie scenariusze, że jeżeli którykolwiek pisarz by coś takiego napisał, to wszyscy by go wyśmieli, prawda, że to jest w ogóle nieprawdopodobne, a w życiu się takie sytuacje zdarzają, więc myślę, że zawsze jest tak, że warto wierzyć, warto, jeżeli na czymś nam zależy, no to warto iść w tym kierunku. Ja bym powiedziała, że też trochę jestem tego przypadkiem, ponieważ ja zawsze chciałam pisać książki w ogóle i ja byłam taką małą dziewczynką, to ja mówiłam, że ja będę książki pisać i pisałam w ogóle i tak jak to gdzieś we mnie było bardzo mocno, ale po drodze miałam różne tam przygody, prawda, i różne rzeczy się działy i musiałam po prostu do tego pisania dojść we własnym tempie, dojrzeć, ale gdyby nie było we mnie tej potrzeby i tego uporu, to raczej nic by z tego nie wyszło. Natomiast gdzieś ciągle mnie do tego ciągnęło i ja, mimo że miałam pracy dużo, mimo że różne tam właśnie obowiązki, no to zawsze jak już się wzięłam za to pisanie tak już bardziej właśnie regularnie, no to robiłam wszystko, żeby gdzieś tam czas na to pisanie znajdować i żeby tego po prostu się trzymać i nie pozwolić, żeby sobie to poszło. Czyli warto mieć tą wiarę w cuda, powiedzmy. Ja myślę, że bardziej w cuda, to tak przy okazji, że cuda trochę pomagają. Natomiast myślę, że właśnie upór, determinacja i praca ciężka. To też się przydaje w takich sytuacjach. A chciałam się też zapytać o ten wątek, powiedzmy, kryminalny, ten wątek morderstwa, który się też pojawia. Czy ty też na początku wiesz swoim, kto będzie mordercą, albo... Czy to się też zmienia, powiedzmy, w trakcie pisania książki? Powiem tak. Jak zaczynałam pisać pierwszą część czyli tą warszawiankę, to wiedziałam tak, kogo zabiją, gdzie zabiją, natomiast nie miałam pojęcia, kto zabił i dlaczego. No ale napisałam 5 rozdziałów i już wiedziałam. I natomiast w drugiej części to na samym początku też ten morderca był tam trochę inny miał być, no ale z biegiem po prostu książki okazało się, że jednak pójdę w tą stronę. I powiem tak, że o ile na przykład w powieściach obyczajowych, czy w jakichś tam opowiadaniach obyczajowych, moim zdaniem można sobie właśnie pozwolić na taką większą dowolność, przynajmniej ja sobie mogę pozwolić, że na przykład wymyślać gdzieś tam na bieżąco, prawda, i nie wiedzieć do końca, do czego zmierzam. O tyle w kryminale trzeba to bardzo szybko ustalić po prostu. Nawet jeżeli ja zaczynam sobie pisać pierwszy rozdział, a jeszcze nie wiem, kto tam właśnie zabił i dlaczego, to właśnie bardzo szybko gdzieś tam po tym pierwszym przedstawieniu postaci i po tym ewentualnie tam morderstwie, które się gdzieś tam raczej na początku pojawia, to trzeba się zdecydować po prostu, kto to ma być i dlaczego, ponieważ no, to jest coś, co determinuje w ogóle całe tam śledztwo, w ogóle mnóstwo wątków determinuje, więc trzeba to wiedzieć jak najszybciej. A co chciałabyś przekazać swoim czytelnikom właśnie czytającym warszawiankę? Jakieś może coś szczególnego? Może chciałabyś, żeby coś im zapadło w pamięć po przeczytaniu tej książki? Znaczy, ja wiem, że każdemu zapadnie co innego w pamięć po prostu, no bo to jest tak, że każdy na coś innego zwraca uwagę. Jednym może bardziej zapadnie w pamięć ten romans, który tam w cudzysłowie się odbywa. Innym może zapaść właśnie śledztwo na przykład, albo policjant, a innym jeszcze może ten wątek, bo w pierwszej części na przykład pojawia się też wątek wielkiego proletariatu, czyli socjalistów i być może on też może zapaść w pamięć. W drugiej części natomiast mamy środowisko takie teatralno-baletowe, czyli bardziej się przechodzimy w takie sfery artystyczne i być może też ktoś tam na coś zwrócił uwagę. Natomiast Mówiąc szczerze, to ja tak sobie właśnie myślę, że chciałabym jak najwierniej, jak najlepiej pokazać ten XIX wiek, żeby właśnie może kogoś tym wiekiem zainteresować, albo żeby po prostu próbował go sobie zrozumieć, no bo to były
osoby, tak jak już wcześniej powiedziałam, podobne trochę, tak jakby już do nas, bo to jest właściwie tam sto ileś lat, więc to już się wielkie różne tam zmiany przemysłowe i inne działy, prawda? Już jesteśmy prawie tam u progu I wojny światowej, więc pewne rzeczy są podobne, ale jest mnóstwo rzeczy zupełnie innych i tak sobie pomyślałam, że fajnie by było, gdyby po prostu na przykład kogoś to zainteresowało na tyle, żeby sięgnął po coś jeszcze, albo żeby sięgnął po jakieś właśnie opracowania, czy historyczne, czy nawet popularno-naukowe, żeby po prostu zobaczyć jaki ten wiek był ciekawy. A ile mniej więcej tak czasu poświęcasz na research? Taki, że na przykład pisałaś w tej drugiej części dużo właśnie jak wspomniałeś, o teatrze, o sztuce, to mniej więcej ile czasu poświęcasz tak, żeby dowiedzieć się właśnie, jak to faktycznie tam wyglądało w tym XIX wieku? To znaczy, jak wyglądało w XIX wieku, to ja poświęcam na to, powiedziałabym, 3/4 życia, ponieważ to jest coś, co tak jak już też wspomniałam wcześniej, co mnie interesuje bardzo. Powiem tak, że gdybym nie miała tego zaplecza, tych swoich zainteresowań, tych książek różnych tam przeczytanych, różnych swoich tam jakichś przemyśleń, to ja bym w ogóle się nie podjęła pisać książki, które by się działy w XIX wieku po prostu. Bo w momencie, kiedy ja się dam do warszawianki, miałam takie przeświadczenie, że tak jakby rozumiem tą epokę, o co im chodzi, o co tej epoce chodzi, nie? O co tym ludziom chodzi. Że po prostu potrafię wejść w ich sposób myślenia i to jest najważniejsze, bo po prostu coś takiego nabyć tak w ciągu miesiąca to raczej jest bardzo trudne, jeżeli nie niemożliwe. Natomiast jeżeli chodzi już o same te tam drobiazgi takie, bo wiadomo, że w pewnym momencie jak się właśnie pisze taką powieść, w której ludzie właśnie prowadzą swoje takie codzienne życie, no to się okazuje, że trzeba wiedzieć, czy tu już była woda, czy tam był rynsztok, czy po prostu jak kamienica wyglądała, co tam w ogóle stało, no bo Warszawa no, ma to do siebie, że ta, która jest w tej chwili obecnie znana wszystkim, tak naprawdę ona ma bardzo niewiele wspólnego z tym, jaka była w XIX wieku. No przecież była cała zburzona, została odbudowana, więc naprawdę śladów takich oryginalnych rzeczy XIX-wiecznych, to czasami się trzeba naszukać, żeby je znaleźć. Więc na przykład to jest też sporo czasu, który jest spędzany z mapami, oglądanie zdjęć właśnie, co w tym miejscu stało, jak ulica przebiegała, bo w tej chwili na przykład przebiega inaczej. Mnóstwo takich, takich drobiazgów. W jaki sposób się pranie robiło. Po prostu ja staram się takie właśnie rzeczy wyłapywać. Bardzo często nawet ja ich nie używam, ale po prostu ja takie rzeczy lubię wiedzieć. Więc, bo to daje taką, powiedziałabym, większą łatwość poruszania się po tym planie swoim, prawda, który się opisuje. Większą taką pewność. A czy masz jakiś taki ulubiony cytat z tych książek, jakby, albo jakieś takie zdanie, które najbardziej zapadło ci w pamięć, albo sytuacja, która tak jest najbliższa twojemu sercu? Ojejku, nie wiem, co to... Znaczy tak, powiem cytatów to nie, bo tam, że ja bym powiedziała, że takich mądrych zdań, które się nadają na cytaty, to ja tam wiele nie widzę po prostu. To znaczy tak, jeżeli chodzi o warszawiankę pierwszą, to tak się zastanawiam. To moja ulubiona scena jest taka, kiedy się główny bohater budzi rano koło kobiety i nie wie, skąd ona się wzięła w ogóle i co tam się właściwie wydarzyło i kim ona jest. No i oczywiście to ma też ciąg dalszy, bo jak sobie przypomina, kim ona jest, to po prostu jest przerażony. W każdym razie lubię tę scenę, bo generalnie ja tak trochę, jak ktoś się wczyta, tak powiedziałabym dokładniej, czy drugi raz będzie czytał, czy trzeci i to z takim może trochę innym nastawieniem, niż żeby się dowiedzieć, co tam się będzie działo.
Ach, ale sobie pochlebiam drugi albo trzeci, no ale powiedzmy, to zwróci uwagę na to, że ja po prostu tego swojego bohatera to tam lubię trochę pomęczyć po prostu, to znaczy tak, żeby on się znalazł w takich sytuacjach, które nie do końca są dla niego komfortowe i żeby po prostu zobaczyć, jak on sobie z tym będzie radził. Natomiast jeżeli chodzi o drugą część, to mój taki ulubiony kawałek, który mi w ogóle najwięcej frajdy sprawił, no bo musiałam się też... tak powiem, pobawić gwarą warszawską, to było śledztwo, które prowadziła Agata. Mhm. Po prostu, więc ja bardzo, bardzo, tak jak powiedziałam, ja Agatę bardzo lubię, no więc to, jak ona prowadziła śledztwo, to był tak, to jest taka moja po prostu wisienka na torcie w ogóle w tej książce. A jak myślisz, czy można byłoby tą książkę sklasyfikować jako książkę tylko dla kobiet? Tylko kobiety potrafią zrozumieć, co jest w tej książce, te wszystkie emocje, czy też... Nie chciałabyś jej też tak sklasyfikować, także... Ja jestem w ogóle przeciwna wszelkiego rodzaju tego typu klasyfikacjom. Po prostu uważam, że książki się dzielą na dobre i na złe. I to, która jest dobra, która jest zła, to bardzo często sobie indywidualnie każda tam osoba ustala. Natomiast jeżeli słyszę właśnie takie określenie literatura kobieca, to po prostu mną to tak trochę trzącha, ponieważ niestety miałam takie sytuacje, spotkałam się z twierdzeniami, że właśnie jeżeli książka jest właśnie gdzieś tam główną, ma bohaterkę kobietę i w ogóle kobieta to napisała, to już jest w ogóle tylko dla kobiet po prostu. No i w domyśle jest to, że jest to, że jest to jakiś tam gorszy typ literatury i powiem szczerze, że bardzo mnie to boli i nie lubię takich podziałów. I powiem jeszcze tutaj już co mi leży na wątrobie, że na przykład dostaję też takich nerwów sporych, jak słyszę, że Przeminęło z wiatrem, to jest romans, bo to jest, wcale nie jest romans, tylko to jest taka, powiedziałabym, powieść naprawdę obyczajowa, solidna. No ale że ma bohaterkę, film też, kobieta napisała, film też jest jaki jest, więc gdzieś tam to tak pokutuje, że to jest romans i właśnie taki stereotyp się przyczepił do tej książki. Natomiast jeżeli chodzi o warszawiankę, to powiem tak, o tym, że ona ma iść do druku i o tym, że w ogóle, znaczy ma być iść do wydania i o tym, jaki ma być jej ostateczny kształt, decydowali wyłącznie mężczyźni, po prostu, więc każdy z nich twierdził, że mu się podobało, więc myślę, że tutaj ta książka jest po prostu dla wszystkich, dla tych osób, które się interesują XIX wiekiem i po prostu chcą go trochę lepiej poznać. No i też zobaczyć, jakie to tam sobie takie morderstewka w białych rękawiczkach wtedy popełniano. A chciałam się zapytać, czy ty w ogóle spodziewałaś się takiego sukcesu tej warszawianki? No bo nominowana byłaś do Wielkiego Kalibru. I czy w ogóle spodziewałaś się takiego, powiedzmy, odzewu? Znaczy tak, nominacji do Nagrody Wielkiego Kalibru to się w ogóle nie spodziewałam. Ja nawet tak jakby nie myślałam w kontekście swojej książki, że ona w ogóle gdzieś tam może się znaleźć na orbicie zainteresowań. Więc na przykład to, że ona się znalazła w tej na długiej liście, to że w ogóle ja po prostu wstrząs taki przeżyłam, a jak się znalazła w siódemce, to przeżyłam jeszcze większy. A jak dostałam nagrodę imienia Janiny Paradowskiej, to już w ogóle, więc tego się po prostu absolutnie nie spodziewałam, natomiast bardzo się cieszę, że ta książka została doceniona. No i czy się spodziewałam? No powiem tak, że nie wiedziałam, no to była wielka niewiadoma, to była wielka niewiadoma dla wszystkich, dla mnie i dla wydawnictwa, po prostu jak to będzie wyglądało, czy to chwyci, czy to nie chwyci. Wszyscy mi tam gdzieś powtarzali, że najlepiej to, żeby było dwudziestolecie międzywojenne, prawda, że tam 19 wiek to tak nie do końca wiadomo, no, ale bardzo okazało się w pewnym momencie, że jednak ta książka ma swoich odbiorców, że są takie osoby, którym się podoba i no, dla mnie jest to ogromna satysfakcja. No i też chciałabym o tym wspomnieć, bo przeglądając twojego Facebooka, bardzo dobrze to widać, jak fajny kontakt masz ze swoimi czytelnikami. Jak jesteś, powiedzmy, na bieżąco ze swoimi czytelnikami, jak się z nimi dzielisz. Chciałam się ciebie zapytać, co najbardziej lubisz w takim kontakcie z czytelnikiem? Znaczy, czytelnik to jest człowiek.
A ja lubię kontakty z ludźmi w ogóle i no też moja praca na tym polega, powiedziałabym też, że każda moja praca, ponieważ zawód doradczyni zawodowej to nie jest moja pierwsza profesja. To do tego też doszłam po prostu tak sobie naturalnie, skacząc po różnych tam szczeblach i zdążyłam i w korporacji pracować, w rekrutacji. No po prostu różne takie tam stopnie były, ale zawsze pracowałam z ludźmi po prostu. Miałam z tymi ludźmi dużo do czynienia i po prostu ja tak... No, jestem też trenerką, prowadzę szkolenia. No. Nie powiem, że prowadziłam, ostatnio prowadziłam zdalnie, no, ale prowadziłam, więc tak jakby no, ten kontakt z ludźmi to jest dla mnie coś naturalnego po prostu. A jeżeli... I lubię sobie pożartować po prostu też. No, to jeżeli ktoś przychodzi, to ja sobie tak lubię czasem, lubię sobie pożartować, lubię się trochę podroczyć po prostu i no, to jakoś tak to wszystko się łączy. A na przykład masz takie sytuacje, że czytelnicy do ciebie piszą i mówią, wiesz co, ja bym chciała w tej kolejnej części, ja widzę to tak i tak, może jakieś sugestie tobie dam. Nie, raczej nie mam czegoś takiego. To znaczy, nie, dostaję podania pod tytułem Nie zabijaj Woronina na przykład. Takie podania, albo napisz, niech oni mają happy end. No to takie że tak powiem, podania to oczywiście otrzymuję. No ale żeby ktoś chciał wpływać w ogóle na akcję, jakieś takie konkretniejsze rzeczy, to nie. Oczywiście dostałam prośbę kiedyś od jednej pani, że ona by sobie bardzo życzyła, żeby w tej Warszawiance był kot. No bo, tak, bo czytałam to na Facebooku. Tak, tak. Bo ja też koty bardzo lubię, mam własne i tak gdzieś tam o tych kotach gdzieś tam się temat przewijał i ona właśnie powiedziała, o jakby było fajnie, jakby był ten kot po prostu. No i ja sobie takiego kota wymyśliłam po prostu, miałam pomysł na kota, ale jak zaczęłam pisać, to się okazało, że tego kota nie mam gdzie wsadzić po prostu, tak jakby nie pasuje mi, nie mam takiego po prostu wątku, gdzie on by był sobie tak naturalnie, prawda, zupełnie. Bo on już miał być, zamówienie było na drugą część, więc w drugiej części nie było. Natomiast w trzeciej części, tak jak powiedziałam, będzie kot, ale nie ten, którego miałam wcześniej na myśli. Zupełnie inny kot. Zupełnie inny, tak, ale będzie, ale kot akurat w trzeciej części będzie. I Warszawianka to będzie seria, która zagości powiedzmy na dłużej, czy już powiedzmy powoli kończysz? Warszawiankę kończę powoli, bo ona w założeniu swoim, to znaczy najpierw w założeniu swoim miała mieć dwie części, no, ale się okazało, że w dwóch częściach nie zmieszczę, jeżeli chcę pokazać to, co chcę tam pokazać. Więc postanowiłam, że będzie to trylogia, że będzie miało to trzy części. No i w tej chwili trzecia część, robię już ostatnie po prostu poprawki. W przyszłym tygodniu idzie do wydawnictwa i po prostu już będzie opracowywana do tego, żeby się ukazać w nie za długim czasie. Więc to są tak jakby te trzy części. Nie chcę iść w takie cykle bardzo długie, bo z jednej strony nie chciałabym, żeby tak czytelnicy mieli wrażenie, że ciągle piszę tą całą książkę, a po prostu czasami z cyklami tak jest, że ciągnie się je na siłę. Nie chciałabym tego robić czegoś takiego, żeby ciągnąć go na siłę. A z drugiej strony ja bym się też znudziła już tą historią. Po prostu zdarzało mi się pisać coś tam, ciągnąć na siłę, bo miałam założenie, że to ma mieć to i to, więc zdarzało mi się coś takiego i to się bardzo trudno pisze po prostu w takich warunkach, kiedy już nie ma serca do tego, co się pisze, a po prostu trzeba. Więc przyjąłam takie założenie, że to będzie trylogia, ta część, która się szykuje w tej chwili, to będzie tej trylogii część ostatnia, aczkolwiek nie zarzekam się, że napiszę jeszcze jednego spin-offa, tak zwanego, bo mam na niego pomysł. Nie zarzekam się, że gdzieś tam na przykład ci moi bohaterowie z Warszawianki nie migną w jakichś innych moich na przykład w książkach, bo takie występy właśnie na zasadzie cameo, prawda? Więc może coś takiego się zdarzyć, natomiast
Mówię, sama warszawianka, sama ta historia Aleksandra Leontyny, to mają być trzy części. Czyli już powiedzmy jest jakiś zarys na jakąś inną książkę, jakąś inną powiedzmy serię? Serię, tak. Mam pomysł na serię. Znaczy pomysłów miałam kilka, bo jak już się tak zaczęłam zbliżać do końca warszawianki, no to stwierdziłam, że trzeba sobie już coś tam zaplanować następnego. I ja mam sobie taki swój pliczek właśnie w komputerze, w którym zapisuję takie różne właśnie pomysły, które mi przychodzą do głowy, z takim właśnie założeniem, że może je w przyszłości rozwinę. I tak się zaczęłam zastanawiać. Znaczy, z jednej strony miałam dużą ochotę napisać powieść, która będzie się działa na początku XIX wieku, w 1803 roku, jeszcze przed czasami Księstwa Warszawskiego. I będzie tam jednym z bohaterów książę Józef Poniatowski, którego bardzo, bardzo lubię, ale uznałam, że jeszcze trochę, po prostu jeszcze nie, na to jeszcze nie jestem gotowa. Natomiast w tej chwili chodzi mi po głowie taki cykl, który by się rozgrywał w czasie I wojny światowej. Znaczy, zaczynał się w 1914, kończył się w 1918 i teraz jestem na etapie sobie takiego układania, co tam w tej książce miałoby się, znaczy w tych książkach, bo myślę, że to by były ze trzy, nawet może ze cztery części po prostu. No ale to jeszcze zobaczymy. Czyli na tej osi czasu idziemy powoli do czasów współczesnych. Powiem tak, do czasów współczesnych nie dojdziemy. Dojdziemy najdalej, myślę, do 1920 roku, ponieważ tak jakby, no to jest ten czas, to są te epoki, które, znaczy te lata, które mnie właśnie, tak jak mówiłam, interesują, w których ja się dobrze czuję, więc. Aczkolwiek powiem tak, nie zarzekam się. Ja nigdy się nie zarzekam, że nigdy nie napiszę książki, na przykład, która się będzie działa współcześnie. Aczkolwiek nie będzie to kryminał zapewne, ponieważ współczesne techniki kryminalistyczne trochę mnie przerażają, więc chyba bym się bała napisać współczesny kryminał. No ale nie zarzekam się, że nigdy współczesnej książki nie napiszę. No, czyli mamy warszawiankę, czyli możemy zakładać, że może następną serię będzie Krakowianka. Krakowianka. Pierwsza wojna, myślę, że pierwsza wojna światowa bez Krakowa, no to raczej nie ma racji bytu. Znaczy, szczególnie jeżeli się rozgrywa na ziemiach polskich i gdzieś tam temat niepodległości Polski się pojawia, no to bez Krakowa to się po prostu nie... Nie, no ja tak myślę. Tak, właśnie tak jak rozmawiałyśmy sobie tutaj tak prywatnie przed początkiem tego wywiadu, że obejrzałam sobie właśnie tutaj bibliotekę wojewódzką, która była koszarami, prawda, i rzeczywiście robi wrażenie i ja sobie naprawdę te koszary wyobraziłam. No, czyli mamy jakiś zarys, teraz tylko trzeba go zrealizować. Ja tobie bardzo dziękuję za rozmowę, a naszym czytelnikom myślę, ja polecam osobiście tą książkę. Przeczytałam, zobaczyłam, widziałam, przeczytałam. No i teraz myślę, że ta strona jest właśnie taka, że państwo muszą zadecydować, czy po tą książkę sięgnąć. Myślę, że ja mogę ją polecić. Ida swoją książkę myślę też może polecić. Myślę, że warto po nią sięgnąć. Nawet dla własnej ciekawości. Jeżeli jesteście zainteresowani historią, nawet trochę, to może warto poszerzyć swoje horyzonty. Dziękuję bardzo za rozmowę.